Dzień dobry, kochani, witajcie z mojego samochodu. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Jest co prawda zimno, ale też świeci cudowne słońce w Warszawie. A ja za moment wybieram się też w bardzo ciekawe miejsce. Miejsce, które jest mocno rozreklamowane w ostatnim czasie, jeśli chodzi o Instagram, ale też na Facebooku, a w ogóle w internecie widziałam różnego rodzaju artykuły. A mam tutaj na myśli Muzeum Kosmos. Pewnie część z Was już o nim słyszała i też widziała zdjęcia, które pojawiają się na Instagramie. Wybieram się tam z moją nową fotografką, Karoliną. Idziemy sprawdzić to miejsce, ale też troszkę z myślą o tym, żeby zrobić kilka fajnych ujęć, fajnych zdjęć. Zobaczymy, jak będzie i zobaczymy też, czy to miejsce to nie jest tylko zwykła reklama, bo słyszałam różne opinie, a może rzeczywiście jest tam tak fajnie i warto się tam wybrać. Po zwiedzaniu i po zakończeniu naszych nagrywek, zdjęć, dam Wam znać, czy warto się wybrać do Muzeum Kosmos. A teraz uciekam, bo jestem już spóźniona i pewnie będę miała problem, żeby gdzieś tam zaparkować, więc jadę z myślą o tym, że to będzie przyjemny poranek. Co my tu mamy? Okej. Okay. Wiecie, jakie cuda. Ale powiem Ci, że... O, teraz widać to lepiej. No. Wow. No dobra, wyszłyśmy teraz w lustra, słuchajcie. Tylko tak, żeby się tu jakoś nie zgubić. Karola, gdzie ty jesteś? Dobra, pójdę cię tu. W labiryncie luster. Nie chcę nic mówić, ale chciałam mieć tutaj ładne zdjęcie, tylko jakoś balonów brak. Patrzcie na to. Jakie mamy nóżki, tata, zobacz Karola, jakie szczuplutkie, idealnie. Postanowiłam, że dziś na obiad zrobię krem z dyni, jak widzicie mam już tutaj pokrojoną w kostkę dynię, marchewkę, ziemniaki. Posypałam wszystko odrobiną soli, dużą ilością papryki wędzonej i też papryką ostrą. Wstawiam to wszystko do piekarnika na pół godziny, a później będę gotować zupę. A myślę, że dodam jeszcze do niej boczek wędzony i może smażoną cebulkę. No zobaczymy w trakcie. Podpieczone warzywa przełożyłam do garnka, jak widzicie, zalałam je wodą, dodałam jeden rosołek i teraz będę czekać, aż się troszkę podgotują. I gotowe! Co prawda zmieniłam trochę koncepcję, bo zamiast boczku dodałam grzanki z chleba z siemieniem lnianym i oczywiście posypałam wszystko prażoną cebulką. No to życzcie mi smacznego. Pewnie teraz zastanawiacie się, dlaczego odzywam się do Was w szaliku. Otóż za moment wychodzimy i Wam wszystko powiem co i jak. Ale zacznę może od tego, że przypomniało mi się, że przecież miałam Wam zdać relację z tego, jakie są moje odczucia i wrażenia po odwiedzinach w Muzeum Kosmos. I powiem Wam tak, mimo tego, że udało nam się zrobić przepiękne zdjęcia, które będą się pojawiały na moim Instagramie, to uważam, że to miejsce jest zdecydowanie przereklamowane. Zacznijmy od tego, że bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 36 zł. I w takiej cenie to raczej bym się spodziewała, że będą jakieś fajne atrakcje. Miejsce okazało się małe, ciasne i nie do końca tym,
czego oczekiwałam. Zaczynając od tego, że były ogromne kolejki i bardzo dużo ludzi, myślę, że to było też spowodowane właśnie reklamą tego miejsca. Bardzo dużo młodzieży i bardzo dużo takich nastolatków, bym powiedziała, nawet może jeszcze młodszych ludzi, dla których to miejsce może być rzeczywiście atrakcją, przypominającą odrobinę centrum Kopernik. Ale zdecydowana większość osób, z tego co zauważyłam, która tam wchodziła, to były młode dziewczyny, które widać, że chciały zrobić sobie zdjęcia. I zatrzymywały się w każdej sali, próbowały zrobić sobie selfie, ludzie tam prosili o zdjęcie tu, o zdjęcie tam. I jakoś te zdjęcia na Instagramie, w internecie wyglądają nieco inaczej niż wygląda rzeczywistość. Poza tym była też taka sala, którą mogliście oglądać z różowymi balonami, w której bardzo chciałam mieć zdjęcie, ale za 36 zł, które płacimy za bilet, organizatorzy tego miejsca nie mogli nadmuchać balonów, nie mogli uzupełnić tej sali tym, żeby były tam świeże balony, napompowane balony. Ile taki balon kosztuje? A w związku z tym, że tak dużo ludzi odwiedza to miejsce od wczesnych godzin, praktycznie od otwarcia, no to słuchajcie, za 36 zł ile można mieć balonów? I mamy tutaj jeden bilet. Poza tym były też takie miejsca, w których no nie mogłyśmy z Karoliną zrobić zdjęć, bo nie wychodziło to dobrze. Nieprzemyślane te miejsca, kolejki, żeby wejść w jeden pokój do drugiego pokoju, mimo tego, że były informacje najdłużej 3 minuty, to ludzie tam potrafili siedzieć i siedzieć i siedzieć. Także moim zdaniem miejsce przereklamowane, jeśli macie ochotę się wybrać, to oczywiście róbcie to jest wasza decyzja. Ja jestem zadowolona, że udało mi się zrobić fajne zdjęcia na mój Instagram, trochę zabawy było, ale 36 zł to miejsce nie jest warte. No i teraz przejdziemy do sedna, a mianowicie wychodzimy już za moment, tak? Tak. No właśnie, może dzień dobry? Dzień dobry, witam, cześć, nie jestem, bo widzisz. Słuchajcie, wychodzimy, ja musiałam się przebrać, bo oczywiście uwaliłam się zupą i jedziemy teraz do MediaMarktu, bo w poniedziałek wkracza ekipa na nasze mieszkanie i zacznie się wszystko tam dziać. Łazienka, panele, ściany i cała reszta. No i w związku z tym przydałoby się już zacząć projektować kuchnię. Projektować będę ja i musimy podjechać do MediaMarktu, znaleźć odpowiednią lodówkę. I tak naprawdę powiem wam, że ja w tym tygodniu już to zrobiłam. Wybrałam lodówkę, która najbardziej mi się podoba i którą bym chciała, ale Max jej jeszcze nie widział. Dlatego też zabieram go do MediaMarkt i was ze sobą. Pokażę wam, jaką lodówkę wybrałam i na bazie tej lodówki, a dokładnie jej wymiarów, będę mogła sobie ustawić szafki w kuchni i wszystko dobrze rozplanować od jednej ściany do drugiej, bo my mamy taką wnękę, w której będziemy po jednej stronie kuchni ustawiać mebelki, więc wymiar lodówki jest mi jak najbardziej potrzebny, a później skoczymy do promenady. Musimy zrobić zakupy i może pójdziemy dzisiaj Massimo na jakąś pizzę? Angelo Maggiore na pizzę. Co ty na to? Na pizzę italiana. No powiedzmy italiana. No, połowa italiana. Połowa italiana, połowa polska, tak? Połowa polska pizza. No, także słuchajcie, zabieram was ze sobą. Koniec tak gadania, jedziemy. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other. Słuchajcie, kochani, to jest lodówka, którą sobie wybraliśmy. Dokładnie tego oto Samsunga. Wszyscy na Instagramie polecali mi, żeby brać Samsunga, więc to będzie lodówka, która pójdzie do nas. Pokażę wam jeszcze, jak ona wygląda w środku. O. Jest naprawdę bardzo pojemna i na głębokość też jest dla nas idealna. No i jeśli chodzi o zamrażarkę, no to mamy tutaj 3 szuflady. Także tak, to będzie nasza nowa lodówka. Next to me, your eyes, they glowed and filled me.
jeśli chodzi o kolację, to dzisiaj zjemy w San Giovanni. Max zamówił sobie pizzę capricciose, a dla mnie będzie pizza swojska. Kochani, to tak na zakończenie dzisiejszego wieczoru, aperol, relaks, pipoś i dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście po raz kolejny tutaj na moim kanale. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa! Buziaki, pa!